widziałem na studiach amerykańskich, to fajnie są. Szanowni Państwo, pierwszy czas, odwołanie ze siódmą jest też troszkę męczące, no ale, prawda, to jak w naszym jesterstwie jest proponowane, prawda? Pan dyrektor Kowalski kilka słów o dzisiejszej wystawie, no i myślę, że sam autor. Proszę bardzo. Proszę Państwa, jesteśmy w większości i jeszcze kilka słów zawodzi, ale nie jest to debiut artystyczny, bo Sylwester Ambrosiak jest bardzo dobrze znany. Twórca związany z Zamońskim jeszcze od czasów studenckich. Kilka legendarnych już realizacji, chociażby jeszcze w Polsce powstawało tutaj. No i 2004 rok, pamiętam, majowa pola. Duża wystawa retrospektywna wewnętrznych się przypomina Muzeum Rzeźby Współczesnej. Bardzo spektakularna wystawa, gdzie mogliśmy zobaczyć imponujący dorobek artysty w końcu średniego pokolenia, ale o bardzo dużej dynamice twórczości. Pamiętam wszystkie te monumentalne, hieratyczne, paluby drewniane, imponujące ekspresją. A tutaj niespodzianka, proszę Państwa. Cykl, czy inscenizacja, bo w zasadzie ja to traktuję w kategoriach pewnego teatru, czy jakiegoś zdarzenia. Spotykamy tutaj postaci pomniejszone z innego materiału, z materiału, który dotykowo jest czymś bardzo przyjaznym, z silikon, miękkość. To jest pewna inna zupełnie poetyka koloru zamiast surowego drewna, właśnie kolory takie bardzo optymistyczne, randrynkowe. Więc zmiana, że tak powiem, formuły, ale jednocześnie też jest zmiana pewnej koncepcji artystycznej. Zamiast tych właśnie hieratycznych, monumentalnych rzeźb, jakieś inscenizowane zdarzenia z tymi samymi bohaterami, którzy to bohaterowie, te unioni artysty, no, zawierają jakąś istotną tajemnicę. Znowuż splot Erosa i Thanatosa, tak jak Jakub Sylwestra zazwyczaj bywa. No i bardzo się cieszymy, że możemy tą wystawę pokazać i myślę, że otwiera się znowu jakaś niewiadoma przyszłość, czy tym razem zaskoczy nas przynajmniej następnej obecności swojego losu. Dziękuję Sylwestrze i bardzo się cieszę, że możemy znowu pokazać tę pracę. Cześć.